A wigle miałam, jeździłam i nieraz się przewracałam. A ja się tu w podglądzie widzę. Och, no te już ciasne są. Fajne. Wow, te ścianki, takie stóp lat 70. No, wnętrzarskie cudo. Robi to klimat. Tego stoliczek i krzesła. Bo jak to się mówi, mądremu tłumaczyć nie musisz, a głupiemu i tak nie przetłumaczysz. Dzień dobry, witam Was, Wasza ulubiona recenzentka z Giełdy Staroci w Bytomiu. Już myślałam, że się to dzisiaj nie uda, że się tutaj wybiorę. Wczoraj byłam, zrobiłam fajne zakupy, ale dopadła mnie alergia, więc dzisiaj trochę się męczę. Ale stwierdziłam, że i tak tutaj przyjadę, chociaż na spacer. Przywitam się z moimi rodzicami, bo dzisiaj handlują. I zobaczę, bo dzisiaj jest dużo więcej sprzedających i kupujących, więc może uda mi się coś fajnego dorwać. Dla nowych osób tutaj mnie odwiedzających. Informacja, że jest to największa giełda staroci w Polsce, jedna z największych w Europie i odbywa się w Bytomiu, w dzielnicy Sząbierki, w każdą pierwszą sobotę miesiąca i poprzedzający ją piątek. No i dzisiaj jest sobota, dzień drugi i dzień konkretny, najważniejszy, o ile jest ludzi. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień i że dobrze się będziecie bawić, oglądając tego vloga. Spójrzcie, jaki konik. A i te krzesła są piękne. One już tutaj są od kilku giełd, ale są przepiękne. Moi rodzice stoją na tym placu, czyli w takim dole, przy stadionie. Dzień dobry! Dzień dobry! Cześć, tata! Zabrałam mamę na spacer. Idziemy trochę pozwiedzać. Może coś nam się uda tutaj fajnego kupić, a na pewno spotkać jakichś znajomych. O, jakie czachy. Patrz, jakie ekstra. Na Halloween. Halloween! Dzień dobry! Ostatnio pana nie było. No tak. Pan mi pokazał fajną rzecz, znaczy fajną, no do nieładnego nałogu, ale kobieca rzecz. Zobaczcie, podróżna popielniczka tutaj na papieroska. Tak, jakby ktoś miał potrzebę w podróży sobie zapalić, no to można to zrobić stylowo i nie śmiecić petami wszędzie. Bardzo fajne. Otworzymy. Widzę, że te okularki, które kiedyś mierzyłam, jeszcze się nie sprzedały, ale te mi się podobają, więc chyba je przymierzymy zaraz. Takie lata 70 mocno. A ja się tu w podglądzie widzę. Och, no te już ciasne są. Fajne. O, to jest piękne. A ile za ten wentylatorek? Wiatrak jest 300 zł na chodzie. Jejku, on jest cudowny. Cudowny, jeszcze taki zielony kolor. To jest motkowane. Oni przeważnie robili. Jasne albo ciemne. Jeszcze były granatowe. Bo już nieraz tam przychodzi.
piękny do odnowienia. A wigle miałam, jeździłam i nieraz się przewracałam. A ten rower kojarzy mi się z takimi filmami z lat 80. amerykańskimi. Takie długie tutaj, o, jakieś teledyski, wiecie, te sprawy. Jest i szafir, pamiętacie, jak z takiego samego telewizora zrobiłam legowisko dla kotów? Jak mi się uda, to tutaj wam wstawię linka. Także świetna sprawa, można sobie super przyrobić. Ale dzisiaj gorąco jest, naprawdę jest ciężko. 30 stopni już dochodzi, ale spacerujemy dalej. Że łyżeczki się jeszcze nie sprzedały, ale tu widzę coś pięknego. Zobaczcie, takie chowane okularki. Teatralne albo do czytania. Przepiękny gadżet. Dzisiaj są te wszystkie ramy. Przepiękne te stolarki. No, nie, to może nie będzie otwierał jako ten. A on się zbiera, kościół. Dzień dobry. Ale zestaw skórzanych walizek, klasa. Wow, te ścianki, takie w stylu lat 70. No, wnętrzarskie cudo. Robi to klimat tego stoliczek i krzesła. Dobra. Będziesz miała! Mój kapelusz się odbija, co, tak muszę wyrzec. Poczekaj. To trzeba wyjąć. A nawet się tak nie odbija, tylko ja się cała odbijałam w kapeluszu. Jest pięknie. Ale zręcznie to trzeba, robione. Poczekaj, to trzeba, bo to zręcznie malowane. Ta grafika, no. Jąknę. Chwila wytchnienia w cieniu. I taka prośba, chociaż nie wiem, czy to ma w ogóle sens, bo jak to się mówi, mądremu tłumaczyć nie musisz, a głupiemu i tak nie przetłumaczysz. Palacze, ja wiem, macie swój nauk, siebie trujecie, nie mnie. Natomiast jak już chodzicie po takiej giełdzie staroci, gdzie jest taki tłum ludzi i musicie sobie zapalić, to warto odejść te kilka kroków dalej, żeby w spokoju to zrobić, a nie chodzić cały czas tym fajkiem po prostu. Dzisiaj 3 razy uniknęłam popalenia sukienki, wypalenia dziurki. Bo non stop ktoś musi kopcić, nie dość, że fuj, po prostu fuj. No to uważajcie, no. Chodzicie między starociami, to przecież leci cały ten popiół z tej fajki. Ale przede wszystkim chodząc tak, możecie kogoś najzwyczajniej w świecie oparzyć. Ja nie wiem, to wydaje się tak logiczne i tak normalne, a tutaj non stop ktoś musi kopcić w tym tłumie ludzi. Przypominając to, że nie jest to legalne, bo to jest mimo wszystko miejsce publiczne, to, że na powietrzu to niewiele zmienia. Tak mnie to denerwuje, a nie mogę się denerwować, więc tylko tak mówię o tym. Nie wiem, może jedna osoba się zastanowi, pomyśli, że pomimo tego, że jest na świeżym powietrzu, to jednak, że to innym przeszkadza i że faktycznie stresuje kogoś, że zostanie poparzony. A takie sytuacje przecież się zdarzają, to chyba nie jest nic nietypowego, niestety. Dobrze, idę dalej. Nic jeszcze nie kupiłam. Nic. Szaleństwo. Idę do rodziców sobie odpocząć trochę w cieniu. Ej, zmienił się lekko dźwięk, bo mikrofon mi się rozładował, więc wybaczcie. Będzie może trochę gorszej jakości dźwięk. No ale życie, złośliwość rzeczy martwych, ten mikrofon się też potrafi przegrzać i szybciej rozładować przez temperaturę, która tutaj jest. Złośliwość rzeczy martwych. No i nic nie kupiłam. Nic, a nic. Nie zawsze się udaje niestety kupić fajne rzeczy. Dzisiaj byłam na spacerku. Spotkałam się z rodzicami. Oni jeszcze trochę powalczą. Ja muszę niestety do apteki się wybrać. Więc nie pomogę im się na pewno rozpakować, jak już wrócą do domu. No i na dzisiaj to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Postaram się oczywiście za miesiąc również tutaj być, więc do zobaczenia z tymi, którzy się tutaj wybierają. No i do zobaczenia z wami, widzowie, na kanale.